W Lubinie istnieje szkoła, w której psy uczy się dobrych manier. Dresurą czworonogów od wielu lat zajmuje się pan Robert Koselski. Centrum szkoleniowe jest spełnieniem jego marzeń z dzieciństwa. W trzeciej klasie podstawówki pierwszy raz takie gdzieś tam tato przyniósł do domu owczarka niemieckiego, akurat sukę, Sabę nazywała się. No i może w tym samym czasie gdzieś jakiś tam, nie wiem, czterek pancerny człowiek oglądał Szarika. Później był pies cywil na pewno też tam gdzieś z tego. No i tak jest takie marzenie. Od tamtąd się gdzieś to tak, no już od tego czasu mniej więcej takie zainteresowanie. No i tak już mniej więcej wtedy już, nie wiem, marzyłem sobie, że chciałbym mieć kiedyś takiego wytresowanego psa, który będzie tak się słuchał, jak nie wiem, jak właśnie ten pies cywil, tak? Czy tam ten Szarik z czterech pancernych. Jak zacząłem pracę w policji, wtedy właśnie rozpoczynając pracę w policji, dostałem taką propozycję, żeby zacząć, czy nie chciałbym zostać przewodnikiem psa, tak? No zgodziłem się, no i tak to się już tak rozpoczęło bardziej zawodowo. Pierwszy mój pies służbowy, chcieliśmy bardzo mocno, nas było takich 8, było 8 psów, nas było takich 8 i chcieliśmy jechać na szkołę z tym psem, ale cały czas w Komendzie Wojewódzkiej w Legnicy akurat był taki pan, który twierdził cały czas, że nie ma takiej możliwości, że nie ma takiej opcji. No i my właśnie musieliśmy po prostu z tymi psami sobie sami poradzić. No i teraz no, byliśmy zmuszeni praktycznie, że biorąc do tego, żeby coś z tym zrobić. Nikt nam nie powiedział, nam pierwsze tylko powiedzieli, że jak chcemy, żeby ten pies szedł przy nocy, to mamy powiedzieć komendę równaj. No i z tym bywało akurat różnie. Ręce czasami bardzo mocno człowieka bolały. A jak chcemy, żeby kogoś, żeby nas bronił, tak, albo jakaś taka sytuacja, to masz mu powiedzieć bandzior i tyle. Taka była instrukcja do obsługi tego psa. Do wszystkiego musieliśmy dochodzić sami. I to były takie czasy, że teraz na dzień dzisiejszy, jak pójdzie ktoś do pierwszej, lepszej księgarni, czy włączy sobie internet, to znajdzie 5000 porad. W księgarni znajdzie, każdej jednej pierwszej, lepszej księgarni znajdzie nie mniej niż 4-5 książek o tresurze psów, lepszych lub gorszych, no ale będzie tych książek. Wtedy w całej Legnicy w jednej księgarni znaleźliśmy, we wszystkich księgarniach znaleźliśmy tylko jedną książkę o tresurze psów. Zrobiliśmy taką składkę w 8, kupiliśmy tą książkę i z tej książki żeśmy się uczyli. Jeden z naszych kolegów pojechał z nowym psem na szkołę, no i przyjechał, no i on nam pokazał. Dopiero wtedy zobaczyliśmy też, co można z tym psem robić. Z psami służbowymi jest ten sposób, mają jakieś tam określone ileś tam lat służby. Tak, no bo są już na tyle stare, że już po prostu nie nadają się do służby, są wycofane, wycofuje się ze służby. No i wtedy na jakiś czas skończyła się moja ta praca z psem. Pracowałem normalnie już tam w różnych tam działach. No i właśnie po kilku latach trafiła się akurat okazja, żeby pojechać na szkołę już z psem, czyli no takie właśnie coś, co kiedyś mi się tam gdzieś tam umarzyło, zamarzyło i była taka możliwość. No i wtedy właśnie skorzystałem z tej możliwości i pojechałem wtedy właśnie ze swoim tym drugim psem służbowym. Pojechałem już na szkołę, już do Sułkowic i skończyłem cały ten kurs. To jest kurs specjalistyczny, trwa 5 miesięcy, ponad 5 miesięcy to trwa. I tam się szkoli psa, ja miałem psa patrolowo-tropiącego akurat, czyli psa do tropienia. Do tropienia śladów ludzkich, do tropienia ludzi i do obrony, czyli takiego obronnego do gryzienia, do łapania tam złodziei. Na początku pan Robert wykorzystywał swoje umiejętności, pomagając w ułożeniu psów należących do członków rodziny i przyjaciół. Zaczynałem od tego, że po prostu brałem psa do siebie. Najpierw tego psa przyzwyczajałem do siebie, ćwiczyłem go, uczyłem go wykonywać wszystkie te polecenia i dopiero wtedy oddawałem właścicielowi i dopiero wtedy ćwiczyłem to z właścicielem, czyli pokazywałem właścicielowi, jak powinienem właściwie obsługiwać tego psa. I tak w ten sposób, dopiero jak zrobiłem tak, wytresowałem 45, to dopiero wtedy
odważyłem się właśnie wtedy tutaj otworzyć tą działalność. Przez te lata po skończeniu tamtej szkoły, no to wiadomo, że też starałem się rozwijać, tak? Starałem się rozwijać. No to też to było właśnie czytanie jakichś tam książek, jakichś tam różnej literatury, tylko z tą literaturą właśnie trzeba uważać, bo naprawdę na 5 książek dostępnych w księgarni jedna jest taka nawet naprawdę coś ciekawego można wyczytać. Pozostałe, tak szczerze mówiąc, to są napisane po to, żeby napisać. A dlatego to jest kwestia tego, tak? Jakieś tam kursy dosyć dużo mi dało, na przykład jakieś takie zjazdy i takie szkolenia u pani Mrzewińskiej, pani Zofia Mrzewińska. Tutaj, jeżeli będzie oglądała, to serdeczne pozdrowienia. To po prostu takie rozszerzanie takiej wiedzy, tak? Jakieś tam umiejętności, jakichś dodatkowej szczególnie wiedzy. Po ukończeniu kursu pan Robert otworzył szkołę zajmującą się dresurą psów. Wcześniej każdym czworonogiem zajmował się indywidualnie. Teraz przyszedł czas na zajęcia w grupach. Bałem się tego bardzo mocno. Zdecydowanie łatwiej jest mi wytresować psa, niż nauczyć czasami człowieka. Dresura tutaj na zajęciach, tutaj wszyscy kursanci, którzy tutaj przychodzą, ludzie, którzy przychodzą, to każdy to na pewno słyszał, bo to jest takie moje zdanie akurat. Przy dresurze psa 80% to jest nauka człowieka, a 20% to jest tylko nauka psa. Także tutaj zdecydowanie łatwiej nauczyć psa niż człowieka. I dopiero wtedy właśnie powolutku, no mi parę miesięcy zajęło, zanim się tak przełamałem i przemogłem, żeby jednak zrobić to właśnie tak w grupach. No i to tak powolutku, no i już to ładnych parę lat tutaj istniejemy. Początkowo cywilowi trudno było wypromować się na lokalnym rynku. W tamtym czasie podobna szkoła istniała już na lotnisku. Rozklejaliśmy plakaty na przystankach, rozklejaliśmy plakaty w jakichś tam takich na słupach ogłoszeniowych, tak? Zostawiliśmy plakaty u weterynarza i zgłosiło się za pierwszym razem na ten pierwszy taki grupowy kurs, zgłosiło się bodajże chyba 6 osób. 7-8 osób, które pierwsze były, miały znajomych, którzy po prostu zobaczyli różnicę w zachowaniu tych psów i przekazały to następnym znajomym, tak? I przez pierwsze co najmniej 2-3 lata tutaj tej działalności głównie opieraliśmy się po prostu na takiej reklamie jeden od drugiego. Z czasem centrum szkoleniowe stało się rodzinnym biznesem. Klientów przybywało i pan Robert nie mógł już dłużej sam zajmować się ich dresurą. Zaczęło się od tego po prostu, że no ja to robiłem sam, tak? No ale niestety, no było coraz więcej osób i zaczynałem po prostu, no troszkę sobie już z tym coraz mniej to ogarniać, coraz mniej zacząłem sobie radzić, no i prosiłem po prostu żonę o pomoc, tak? Na razie na początku jej pomoc polegała na tym, żeby po prostu tutaj być i ewentualnie coś tam takie pomocnicze, no ale przyglądając się temu wszystkiemu i teraz tak, jak już też indywidualnie takiego psa gdzieś tam tresowałem, no to żona też przychodziła, też pokazywałem jej, mówiłem jej, co ma zrobić, jak ma zrobić. To jest tego i, no i sama z siebie też, no jakoś tak, nie wiem, czy to jakoś tak rodzinnie, czy jakoś tak, nie wiem skąd to, jakieś takie umiejętności, właściwości do tego i też no zaczęła po prostu sobie z tymi psami. No mamy psy też w domu, no to przy tych psach też trzeba sobie z nimi poradzić, bo trzeba wyjść na ogródek, żeby nie skakały, żeby nie weszły do ogródka, no to trzeba wydać im komendę, no to też przy okazji wydawała te komendy, tak. Nasze psy już były wytresowane, no to ćwicząc z nimi, wykonując te komendy, no to zaczynałam po prostu też robić, też jakieś tam sobie takie umiejętności wyrabiać. Pomalu zaczęło się rozkręcać, oczywiście się męża wspierało, pomagało jak mogłam, początkowo siedząc na ławce, przyglądając się, co tam robi, jak to robi, pisząc jakieś papierki, wypełniając dokumentację, a w późniejszym czasie tak się stało, że no, musiałam wejść na ten ring, bo już był wezwany do służby, czy tam coś innego, trzeba było go zastąpić i przeogromnie się bałam. Weszłam, odważyłam się i zaczęłam też to z nim robić. No, początki były ciężkie, bo większy był strach, obawa, czy sobie poradzę, no, ale przemogłam to wszystko. Zaczęłam się sama szkolić, zaczęłam jeździć na kursy, zaczęłam na seminaria jeździć, upewniać się w tym, że dobrze mówię, że dobrze robię. Głównie to właśnie mąż się zajmuje dużymi psami, które są zwłaszcza niebezpieczne, ostre, to on już, z jego rola. Ja do tych mniejszych piesków sobie podchodzę z większą radością, bo tak fajniej. Właściciele psów zmagają się z najróżniejszymi problemami wychowawczymi. Kiedy już nie potrafią uporać się z nimi samodzielnie, po pomoc zgłaszają się do cywila. Największym problemem zawsze to będzie, na pewno będzie ciąganie. To, że pies ich ciąga, że pies nie chodzi przy nodze.
lub jakieś sprawy behawioralne, czyli tak jak właśnie, nie wiem, szczekanie nadmierne, hałasowanie, jakieś tam ujadanie, gryzienie, atakowanie właścicieli, atakowanie kogoś tam nie w takim momencie, kiedy trzeba. Kupując psa, właśnie popełniamy ten błąd, kierujemy się modą lub właśnie tą taką ładnością, bo taki ładny, on taki ładny i piękny. Najpierw zastanówmy się nad tym, czy ten pies będzie do nas pasował, czy ten pies nie będzie się z nami męczył. Pani Ewa ma swoje sposoby na szkolenie psów. Zdarzają się zwierzaki bardziej wrażliwe, do których trzeba mieć subtelniejsze podejście. Tu przydaje się kobieca ręka. Też można szkolić psa zabawą. Ja na przykład tak w ten sposób robię z tymi malutkimi pieskami małej rasy. Uczę je na podstawie zabawy, jakichś śmiesznych zabaw, rzucanie piłeczki, chowanie gryzaka, smakołyka. W ten sposób one się uczą posłuszeństwa i niektórzy właśnie właściciele małych ras są zdziwieni, nie? Ale to jest pies posłuszny, że mi znajdzie gryzaczka z zabawką, no to jest gites. Poza zajęciami w centrum szkoleniowym, pan Robert z żoną uczestniczą w spotkaniach z dziećmi. Chcą, aby maluchy już od najmłodszych lat oswajały się z psami i uczyły się, jak z nimi postępować. Głównie tutaj nakierowujemy ludzi, dzieci, zwłaszcza dzieci, że nie wolno podchodzić do obcych psów. Nawet jak będzie to bardzo malutki piesek i śliczny piesek, to niestety to nie jest twój pies i nie wiesz, co tego psa spotkało wcześniej. Taki pies, jak jest skrzywdzony, on potrafi naprawdę nawet ten malutki bardzo mocno pogryźć. I uczulamy na to dzieci, że nie wolno podchodzić do obcego psa, nie wolno podchodzić do pieska, który jest na podwórku, gdzieś sobie chodzi. Też uczymy dzieci, że nie wolno rączki wkładać za ogrodzenie, Bo ten piesek stróżuje, jest na swoim terytorium. Uczymy, jak się bronić przed psem, który w razie czego by go zaatakował. I głównie na tym nasze zajęcia polegają z dziećmi. Zwierzęta mają bardzo dobry wpływ na wychowanie dzieci, na nas też. Przede wszystkim dlatego też taka pasja może z psami akurat. Pies nigdy nie zdradzi człowieka. Jeżeli będzie dobrze traktowany, naprawdę w minimalny sposób, to będzie zawsze naszym przyjacielem.